Drugi list Pawła do Tesaloniczan bez wątpienia został napisany bezpośrednio do tego pokolenia, ponieważ jest w nim zawarta wiedza co do przyjścia Pana, ale także co do objawienia się syna niegodziwości. Zatem Paweł w liście pisze, że dzień Pana nadejdzie w chwili, gdy objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia. Zapoznajmy się z listem do Tesaloniczan, skorzystam z dwóch tłumaczeń. Uwspółczyśniona Biblia Gdańska oraz Nowa Biblia Gdańska. Paweł bardzo dokładnie opisuje czas, w którym przyjdzie ów niegodziwiec. Czytajmy drugi list do Tesaloniczan. A wtedy zostanie objawiony ten bezbożny, którego Pan zniszczy tchnieniem swoich ust oraz obróci w niwecz objawieniem się jego obecności. To przyjście bezbożnego w całej potędze kłamstwa oraz znakach i cudach jest w zgodzie z działaniem szatana. Bo przyjdzie w całym fałszu bezprawia, pomiędzy gubiącymi siebie, dlatego, że nie wpuścili miłości prawdy dla ich zbawienia. A zatem Paweł pisze, że przyjdzie w całej potędze kłamstwa, w całym fałszu bezprawia. Spójrzcie na obecny czas, jak wielki owoc wydało kłamstwo, jak wielkie jest bezprawie na świecie, fałszowanie dowodów, dyskryminacja, prawda została powalona na ziemię i podeptana. Ludzi broniących prawdy zastrasza się. To jest potęga kłamstwa, o której pisze. To jest ten czas, czas synów niegodziwości. I teraz oczekują przyjścia swojego pana, a jest nim syn zatracenia. Z pisma wiemy, że Najwyższy nad wszystkim panuje i wszystko jest w jego mocy. Dlatego też Paweł w liście pisze, gdyż tajemnica bezprawia już sobie działa. Lecz w tej chwili jest powstrzymywana, dopóki nie pojawi się z centrum. Pan trzyma go na łańcuchu. Powstrzymuje do określonego czasu. Przyjdzie chwila, w której zostanie uwolniony, a wtedy objawi się światu w pełni swej mocy. Zatem jesteśmy w czasie jego przyjścia. Gdy przyjdzie, nastaną okrutne czasy. I każda cielesna natura zostanie zmuszona do okazania posłuszeństwa Jemu oraz systemowi bestii, a kto tego nie zrobi, zostanie odrzucony, pozbawiony wszelkich praw. Co ciekawe, słowa o objawieniu się zostały użyte także w kontekście do Pana Jezusa, a czytamy o tym w Ewangelii Jana. Wtedy jego bracia powiedzieli do Niego Odejdź stąd i idź do Judei, żeby Twoi uczniowie widzieli dzieła, których dokonujesz. Nikt bowiem nie czyni nic w ukryciu, jeśli chce być znany. Dlatego ty, jeśli takie rzeczy czynisz, objaw się światu. Bracia zwracają się do Pana Jezusa, mówiąc, jeśli takie rzeczy czynisz, objaw się światu. Mają tu na myśli znaki i cuda, których dokonał, a które dały świadectwo o nim, że jest prawdziwie synem Najwyższego. A gdy wrócimy do listu Pawła, to tam przeczytamy. Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów. Jak zauważyliście, mamy tu pewną analogię. Pan Jezus, gdy nadszedł jego czas, objawił się światu poprzez znaki i cuda, podobnie będzie z przyjściem Syna zatracenia, z tą różnicą, że jego dzieła będą fałszywe, zwiedzie ludzi za sprawą fałszywych znaków i cudów. Jesteśmy bardzo blisko powtórnego przyjścia naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wiem, że doznajecie smutku i jest wam ciężko, i można odnieść wrażenie, że szatan triumfuje, owszem, nadszedł ich czas, ale wiedzcie, że ostateczne zwycięstwo należy do nas. Pan Jezus będzie walczył za nas i zwycięży, bo jest Panem Panów i Królem Królów. Tak jak w przypowieści o mocarzu, bo tak nazwał szatana, powiedział. Wchodzę do jego domu, związuję go i grabię jego dobra, bo ja jestem większy niż on. Bracie i siostry, głowa do góry, pan wraca. I wiedzcie, że kto sieje we łzach, ten będzie zbierał w radości.